W lutym leszczyńscy radni mają zdecydować o przyjęciu uchwały, która zwolni część przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ulga dotyczyć ma tylko lokali gastronomicznych, bo tylko one zostały zamknięte na mocy rządowego rozporządzenia. O taką pomoc już wcześniej wnioskowali przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Lesznie swoje lokale. Czekaliśmy na ustawę, która da nam możliwość wsparcia pubów i restauracji, wyjaśnia prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Teraz ona się pojawiła i Wydział Spraw Obywatelskich pracuje nad projektem uchwały, którą chcemy przedstawić radnym jeszcze w tym miesiącu. Rocznie do leszczyńskiego budżetu z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpływa od 1 600 000 do 1 700 000 złotych. Przedsiębiorcy mogą zobowiązanie to uiścić jednorazowo za rok z góry lub w comiesięcznych ratach. Jeśli radni zdecydują o zawieszeniu opłat, będzie to dotyczyło drugiej i trzeciej raty, czyli za luty i marzec. Zależnie od wybranej przez przedsiębiorcę formy płatności, albo po prostu nie będzie on musiał opłaty uiszczać, albo jeśli zapłacił za rok z góry, otrzyma stosowny zwrot.